Bałtyk, mimo że nie jest morzem bardzo żywym, obfituje w gatunki ryb takie jak leszcze, płocie, jazie. Jest bardzo dużo okonia, węgorz się trafia, no i oczywiście ryby morskie, takie jak flądra, dorsz, trocz, belona. Ryby można stosunkowo łatwo złowić w zasadzie przez cały rok. Najlepsze okresy to jest od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Jak robi się zimno, spada śnieg, ryby wtedy gromadzą się głównie w miejscach z wodą świeżą, płynącą, tak jak na przykład jest okolice Mielna. Natomiast samo wędkarstwo plażowe nie jest tak skomplikowane, jak się może wydawać. Jest to odmiana wędkarstwa gruntowego. Różnice są oczywiście w sprzęcie, jak i w naszych zestawach i technikach łowienia. Po oddaniu rzutu potrzebujemy gdzieś odstawić nasze wędki, żeby czekać na branie i obserwować szczytówki. Najprostszym rozwiązaniem są sztyce aluminiowe, które bardzo łatwo możemy umieścić na łowisku, jeśli oczywiście plaża jest piaszczysta. Prostym ruchem wbijamy solidnie sztycę, jest osadzona. Dla wędkarzy łowiących bardziej wyczynowo lub preferujących dłuższe zasiadki bardzo wygodnym rozwiązaniem są trupody. Specjalne stojaki plażowe, które pozwalają nam rozłożyć się nie tylko na piaszczystej plaży, ale też w miejscach kamienistych, a dodatkowo pozwalają ustawić szczytówki wędziska bardzo blisko siebie, co jest bardzo istotne przy łapaniu delikatnie biorących ryb. Każde branie widzimy na tle drugiej szczytówki wędki. Widzimy różnicę, jak szczytówki pracują na fali i wyłapiemy nawet drobną rybę. Na plaży wędkarze z powodzeniem stosują mocne wędki karpiowe, jak i febery. Natomiast jak chcemy wędkować w każdych warunkach, nie tylko przy bardzo spokojnym morzu albo w łowiskach, gdzie ryba znajduje się blisko brzegu, potrzebujemy mieć wędki, które pozwolą nam dostosować się do sytuacji nad wodą, co czasem oznacza rzuty na ponad 120 metrów, nawet 150 metrów. No i wędkowanie w bardzo silnym uciągu, w dużych falach, gdzie wędki muszą być solidne, żebyśmy odróżnili branie od falowania morza. Pierwsza wędka, którą chciałem pokazać, jest to wędka dwuczęściowa, którą stosuję do łowienia w bardzo ciężkich warunkach przy jesiennym sztormowaniu. Jest to wędka, która pozwala osiągać niesamowite odległości, 200 metrów. Jest w zasięgu osób, które trenują rzuty takim sprzętem. Szczytówka w tego typu wędce jest sztywna. To, co nam pomaga, to to, że blank jest wykonany z węgla, więc cała konstrukcja jest sztywna i brania będzie widać jako szarpnięcie. Natomiast jeśli łowimy bardzo delikatnie biorące ryby czy małe flądry, to wymaga już od wędkarza sporo wprawy, żeby na takiej wędce zobaczyć branie. Drugi rodzaj wędek, coraz bardziej popularny na szczęście na plażach polskiego Bałtyku, to są wędki z miękkimi szczytówkami. Ja preferuję tego typu wędki, zwłaszcza jak mają konstrukcję ze sztywnym blankiem. Może przy okazji, jak rozpoznamy tego typu wędkę. Nie jest łatwo ugiąć wędkę ręką, przytrzymując drugą, tak? Takie wędki będą miały doskonałe parametry rzutowe, jednocześnie dadzą nam doskonałą obserwację brań. Szczytówka jest bardzo podobna do znanych z łowisk śródlądowych wędek typu feather albo picker. Widać każde skubnięcie ryby wielkości dłoni czy palca będzie widoczne. Takie wędki są też doskonałe, jeśli łowimy w mocno sfalowanym morzu lub z silnym prądem, ponieważ miękka szczytówka amortyzuje falę i nie wyrywa naszego ciężarka. Niwelujemy czynniki zewnętrzne i pozwala nam to utrzymać zestaw jak najdłużej w łownym miejscu. Żeby wędkować w morzu, nie trzeba jakichś specjalnych kołowrotków. Można z powodzeniem stosować kołowrotki karpiowe w rozmiarze 4,5–5 tysięcy, natomiast kołowrotek może mieć nawet rozmiar 10 tysięcy. Chodzi o komfort naszego wędkowania, a przede wszystkim komfort wykonywania rzutu, ponieważ po zarzuceniu wędki odstawiamy na podpórki. Chodzi tylko o to, żebyśmy mogli komfortowo wykonać wymach.
Jeśli chodzi o konstrukcję kołowrotka, to są kołowrotki, jak mówiłem, dość spore, które mają dużą szpulę, zazwyczaj stożkową, wysoką. Powinny bardzo dobrze nawijać żyłkę. Mechanizm wolnej oscylacji szpuli jest preferowany, ponieważ wydłuża nam to żyty o kilkanaście metrów. Również rozwiązania takie jak teflonowe szpule. Kabur kołowrotka surówka castingowego jest to kabur typu manualnego. Po otwarciu kabur się nie zamyka i korbką nie mogę go domknąć, on jest cały czas otwarty. Dlaczego tak jest zrobione? Ponieważ podczas rzutów na plaży, jeśli mamy już wyćwiczoną technikę, naprężenie wędziska i siła, z jaką wykonujemy rzut, jest ogromna. Naprawdę realne są odległości 200 metrów, gdzie przy zamknięciu kabłonka mamy zerwanie ciężarka, który w niesprzyjających warunkach może polecieć gdzieś w bok do sąsiadujących wędkarzy czy spacerujących ludzi. Wędkarze plażowi mają często po kilka szpul zamiennych kołowrotka. Jedni preferują żyłki, są to cienkie żyłki od 0,22, maksimum 0,30. Nie ma potrzeby stosować grubszych żyłek w Bałtyku. Natomiast żyłki 0,22, 0,25 pozwalają nam po pierwsze daleko rzucić, po drugie łowić nawet podczas dużego wiatru czy dużej fali bardzo komfortowo, ponieważ fale czy glony mogą się na takiej żyłce rozcinać i nie przeciągają zestawu. Mamy dłuższy czas wędkowania w wybranym przez nas miejscu. Mając kilka szpul zapasowych, mamy możliwość dostosować się do warunków panujących na naszym łowisku. Posiadam tutaj, poza szpulą wcześniej pokazywaną z żyłką 0,23, posiadam tutaj szpulę 0,30 z przyponem strzałowym 0,60, którą stosuję w miejscach z małą ilością zaczepów, natomiast jeśli potrzebuję stosować bardzo duże ciężarki z kolcami rzędu 200 gram, 180 przy bardzo silnych prądach i sfalowanym morzu. Natomiast jeśli miejsce obfituje w zaczepy, to stosuję plecionkę z grubym przyponem strzałowym. Tu mam przypon 0,65 i plecionkę 0,14. Plecionka ma jeszcze jedną zaletę, mianowicie pozwala nam obserwować bardzo delikatne brania. Minus plecionki jest taki, żeby komfortowo łowić przy dużym wietrze, plecionka powinna mieć średnicę około 0,10-0,12. Ciężko znaleźć dobre plecionki na rynku, jak i mieć kołowrotek odpowiednio nawijający taką plecionkę na szpulę i wędzisko, gdzie plecionka podczas rzutu nie będzie plątać się na przelotkach. Jak wspominałem już o żyłkach, bardzo istotne jest dobranie takiego przyponu strzałowego, który ma wytrzymałość nie mniejszą niż stukrotność masy ciężarka, którym będziemy rzucać. Czyli dla ciężarka 150 gram będzie to 15 kg. Natomiast proponuję wziąć jakiś zapas, przynajmniej 18,5 kg wytrzymałość na zrywanie. Są na rynku specjalne żyłki oznaczone jako shock leader. Są to żyłki trochę rozciągliwe, co przy zaczepieniu się nam zestawu podczas rzutu o szczytówkę wędziska zniweluje zerwanie żyłki, jak i też pozwala nam doskonale zarzucić. Dla wędkarzy wygodnych czy ceniących sobie maksymalne odległości dobrym rozwiązaniem są żyłki koniczne. Ja tutaj trzymam żyłkę, którą stosuję, to jest średnica 0,22,5 zakończoną przyponem strzałowym 0,57. Żyłka koniczna różni się tym, że gruby odcinek żyłki przechodzi później w dalej tą cienką żyłkę główną bez żadnego węzła. Minusem takiej żyłki jest to, że jest ona zdecydowanie droższa od standardowej żyłki, natomiast po zerwaniu musimy i tak przypon strzałowy dowiązać. Jak widzieliście, sprzęt surf castingowy nie jest jakoś specjalnie wyszukany. Mamy mocne wędki, bardzo dobrze jak mają czułe szczytówki, kołowrotki z wytrzymałą przekładnią, dobrze nawijające żyłkę. Podpórki trochę różnią się od tych śródlądowych, ale mamy tak tanie rozwiązania jak aluminiowe sztyce do wbijania w piasek,
Co jest istotne, to to, żeby nauczyć się czytać wodę, przygotować odpowiednie zestawy i dobrać przynętę, jak i nauczyć się daleko rzucać, żebyśmy mogli sięgać ryby z różnych łowisk. Tak, czy to będzie pierwsza rynna, druga rynna, piaszczysty blat, żeśmy mieli możliwość tej ryby poszukać. I nie ma w morzu złych warunków, ryby żerują nawet jak morze jest mocno sfalowane. Ważne jest, żebyśmy mogli dorzucić do potencjalnego miejsca i zaprezentować przynętę w taki sposób, żeby ryba była zachęcona. Natomiast o tym wszystkim będziemy rozmawiać na kolejnych lekcjach. Zapraszam.